Witajcie serdecznie, Wasz Soul Voice. Witam wszystkich w drugim odcinku dotyczącym rzeżączki, o której właśnie opowiadam. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje będą dla Was przydatne, kiedyś może wykorzystacie i jeśli będziecie mieć akurat taki problem lub pomożecie komuś, kto na przykład ma taki problem. Otóż kochani, w wcześniejszym odcinku skończyłam, zdaje się, na tym, że opowiedziałam Wam chyba na temat mężczyzn i kobiet, o ich o objawach rzeżączki, które się rozwijają. I może jeszcze tylko wspomnę, że u mężczyzn objawy rozwijają się znacznie szybciej niż u kobiet, zwykle w ciągu od 2 do 7 dni, kochani. A pierwotnym miejscem, oczywiście tak dla przypomnienia, zakażenia jest właśnie, drodzy panowie, cewka moczowa. U płci męskiej występują, słuchajcie, takie objawy jak drobna wydzielina z cewki moczowej. Jest to, kochani, taki tak zwany główny objaw, więc jeśli coś takiego panowie macie, to radziłabym szybciutko skontaktować się z lekarzem. Ból oczywiście i pieczenie cewki moczowej może występować w takiej sytuacji. Obrzęk, kochani, na jądrzy, różnego rodzaju swędzenie i infekcje okolic odbytu, no i oczywiście tkliwość na jądrzy, tak zwana, czy też zapalenie żołędzi. W 10% przypadków choroba ma przebieg bezobjawowy, a gdy przechodzi w stan przewlekły, objawy, słuchajcie, zmniejszają się. Natomiast u pań, czyli naszych kochanych kobiet, symptomy rzeżączki występują tak jakby przeciętnie w ciągu 7 do 14 dni. Najostrzejszym etapem zakażenia dwoinką rzeżączki może zostać zupełnie tak jakby, czy też ta dwoinka może zostać przez Panie zupełnie zlekceważona. Związane jest to z tym, że mogą na przykład powstawać upławy i mogą być one łączone z innymi różnymi przez Panie dolegliwościami, czy też na przykład Pani mogą myśleć, że jest to zarażenie grzybami Candida chociażby. No cóż, przez to kobiety zgłaszają się do lekarza, słuchajcie, dopiero gdy rzeżączka osiąga stan przewlekły, niestety. Za pierwotne miejsce zakażenia u kobiet uznaje się szyjkę macicy, jednak rozprzestrzeniające się zakażenie może atakować również jajniki, jajowody, no cóż, oraz macicę. Nic ująć, nic dodać, kochane kobiety. Ponadto kobiety narzekają przede wszystkim na pieczenie i ból towarzyszące oddawaniu moczu, swędzenie i infekcje. Oczywiście okolic odbytu, ból jeszcze podczas stosunku seksualnego, dolegliwości bólowe i dyskomfort w dole brzucha. No i czasami zdarza się również wysoka temperatura oraz jeszcze, kochane moje, krwawienia międzymiesiączkowe tak samo mogą występować, więc jeśli coś takiego się dzieje, zgłoście się najszybciej do lekarza, a jak się wstydzicie, to po prostu kupcie testy na internecie i zróbcie testy na kiłę, rzeżączkę, czy też coś innego, co przyjdzie Wam do głowy, na przykład chlamydię, i sytuacja będzie jasna. Jeśli w ogóle masz wspomniane objawy, przebadaj się po prostu pod tym kątem oraz innych chorób. Możesz zamówić różnego rodzaju pakiety na internecie, które są po prostu wszędzie dostępne, więc na pewno je znajdziesz. No cóż, jeśli chodzi o taką wstawkę w postaci uwagi, powiedziałabym, że nieleczona rzeżączka może prowadzić do zapalenia u kobiet przydatków oraz zapalenia jąder i narządów u mężczyzn. Więc z tym, kochani, raczej nie ma żartów. Objawy rzeżączki należy jeszcze skonsultować, oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, z Waszym lekarzem. Specjalista w ogóle zajmującym się chorobami najlepiej wenerycznymi, i takim specjalistą jest wenerolog, ale niepokojące zmiany skórne może obejrzeć również ginekolog lub, słuchajcie, urolog. Jeśli nie mamy pewności, co do kogo się udać, możemy też zacząć diagnostykę od wizyty po prostu w gabinecie ginekologicznym, czy też w gabinecie lekarza rodzinnego. Jeśli, słuchajcie, zauważycie u siebie niepokojące po prostu symptomy, umówcie się, proszę Was, jak najszybciej z jakimś specjalistą,
bo życie jest piękne, szkoda tracić czas i nerwy na jakieś nieprzyjemne dolegliwości, no i przede wszystkim na zarażanie jeszcze do tego innych osób. Pamiętajcie, że możecie w ogóle skorzystać z różnego rodzaju wizyt internetowo i znaleźć różne laboratoria, które naprawdę oferują bardzo wiele testów. Na mojej prezentacji chyba pokazałam jeden z nich, ale nie jest to, słuchajcie, reklama, tylko po prostu przypadek, że akurat wybrałam ten, a nie inny, tak żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje i jak mniej więcej nawet wygląda takie opakowanie. Żarzączka, kochani, występuje jeszcze poza narządami płciowymi. Chciałabym powiedzieć kilka słów na ten temat. Żarzączka, kochani, to dolegliwości, czy też dolegliwości, które można atakować nie tylko, które mogą, może bym tak to ujęła, atakować nie tylko szyjkę macicy u kobiet lub cewkę moczową u mężczyzn, ale również, słuchajcie, inne okolice organizmu człowieka. I po pierwsze, żarzączkowe zapalenie na przykład gardła może również wywołać ta choroba. W większości przypadków, no cóż, nie daje żadnych objawów, kochani, jednak u niektórych charakteryzuje się obrzękiem tak zwanym łuków podniebiennych i tej tylnej ściany waszego gardła oraz po prostu zaczerwienieniem. Dodatkowo może pojawić się ropna wydzielina, którą na pewno każdy z was wcześniej czy później zauważy. Po drugie, żarzączkowe zapalenie odbytu i odbytnicy, kochani. O co chodzi? Pojawia się zazwyczaj, słuchajcie, u osób, które uprawiają seks analny i podobnie jak żarzączkowe zapalenie gardła, może nie dawać żadnych objawów i na to uczulam. W przypadku objawowej postaci choroby u pacjentów pojawia się pieczenie oraz świąt tak zwany odbytu, problemy z oddawaniem stolca, cóż jeszcze, wysięg takiej śluzowej wydzieliny z odbytu. Może również pojawić się lekka gorączka, czy też takie przy tak zwanym właśnie jakimś stanie zapalnym, więc też to, kochani, trzeba mieć na uwadze. Cóż jeszcze? Żarzączka o charakterze rozsianym. Bakterie, w ogóle dwoinki, rozprzestrzeniają się przez, kochani, krew, najczęściej rzecz ujmując u kobiet, i objawami tej postaci choroby są zmiany skórne oraz różnego rodzaju bóle stawów. I tutaj was zaskoczę, bo czasami niektórych bolą stawy, ale nie zdają sobie sprawy, że mogą być nosicielami właśnie tej, a nie innej choroby. Jeszcze po czwarte dodam, że żarzączkowe zapalenie spojówek również może wystąpić w wyniku zarażenia. Jest dolegliwością występującą głównie u niemowląt, które zarażają się podczas, słuchajcie, porodu, i objawy charakteryzują się zróżnicowanym takim nasileniem, a nieleczona choroba może prowadzić do uszkodzenia niestety rogówki dziecka i, no, mówiąc szczerze, upośledzenia nawet jego wzroku. Więc tutaj, drogie mamy, miejcie to na uwadze. Dodam jeszcze może tak, że żarzączka w diagnostyce w ogóle, może tak, w diagnostyce tej żarzączki ważne jest przeprowadzenie tak zwanego, słuchajcie, wywiadu lekarskiego z pacjentem oraz wykonanie badań na obecność tej dwoinki żarzączki. W tym celu, moi drodzy, w zależności oczywiście od lokalizacji choroby, tu chciałabym zaznaczyć, z pochwy na przykład, czy cewki moczowej, czy szyjki macicy lub gardła i odbytnicy, pobierany jest tak zwany wymaz. Metoda ta znajduje częściej zastosowanie generalnie u mężczyzn. Wymaz w ogóle pochwowy pobierany jest od kobiety, badany jest na obecność w ogóle genów bakterii lub wykorzystuje się go do, słuchajcie, hodowli tak zwanej bakteryjnej. Wówczas na płytce umieszcza się tak zwaną próbkę wydzieliny z odpowiednią pożywką i inkubuje się to przez około 2 dni, aż te bakterie utworzą widoczne gołym okiem kolonie i wtedy będzie można sprawdzić. I badania diagnostyczne w ogóle w kierunku żarzączki możecie wykonać
wykonać nie tylko w przychodni, ale także nawet w domu. Taka opcja jest dostępna, zdaje się, z tego co pamiętam, w Medomed, chyba Market na internecie. I chyba tam były atrakcyjne ceny, ale to nie jest reklama, po prostu mi się przypomniało. Jest jeszcze wiele innych miejsc, gdzie możecie porównać i sprawdzić ceny. Nie porównywałam, nie sprawdzałam, ponieważ każdy może mieszkać również w innym kraju, nie tylko w Polsce, więc tak szczerze mówiąc będą wszędzie zupełnie inne ceny. Do badań w ogóle jeszcze diagnostycznych przeżączki można zatem zaliczyć badania mikroskopowe, moi drodzy. Jest to metoda tak zwana grama lub błękit metalowy. Hodowla bakteryjna, PCR i LCR jeszcze. I w przypadku podejrzenia oczywiście przeżączki gardła wskazany jest też test fermentacji cukru, tak zwany, który, słuchajcie, pomaga odróżnić bakterie powodujące właśnie to schorzenie od dwoinek meningokokowych, czy też meningokoków, nie wiem, czy to dobrze odmieniam. Jeżeli, kochani, u danego pacjenta zostanie rozpoznana wrzączka, należy wykonać również pozostałe badania w kierunku innych chorób wenerycznych, jak na przykład kiły, ponieważ czasem te choroby idą w parze. No cóż, jak leczyć, może jeszcze powiem, kochani. W wypadku pojawienia się w ogóle objawów takiej rzeżączki należy oczywiście udać się do lekarza, więc tutaj nic nowego nie powiedziałam, który po postawieniu oczywiście diagnozy skieruje nas na leczenie przede wszystkim farmakologiczne. Konieczne jest także, słuchajcie, podawanie leków partnerowi, zwracam na to uwagę, z którym chory miał do czynienia, czy też utrzymywał kontakty seksualne, więc mógł po prostu przenieść tą chorobę. Rzeżączkę leczy się pod nadzorem lekarza różnymi antybiotykami, przede wszystkim penicyliną oraz cefalosporynami. Oczywiście osoby, które są alergikami na penicylinę, muszą uważać i powiedzieć to lekarzowi. Jednak pewne szczepy gonokoków tak zwanych uodporniły się niestety na ten rodzaj antybiotyku, więc może być różnie. W takiej sytuacji sięga się na przykład po doksocyklinę, z tego co wiem. Ale uwaga, należy pamiętać, że podejmowanie próby samodzielnego leczenia właśnie takiej rzeżączki może prowadzić, kochani, do przewlekłego zakażenia i różnego rodzaju powikłań. I tutaj proszę się mieć na baczności. Ze względu jeszcze dodam na swoją budowę oraz tak zwany skład wydzieliny narządów naszych płciowych, a przede wszystkim małych dziewczynek, łatwo u nich o zakażenie drogą pośrednią, na przykład poprzez wspólne używanie tej samej gąbki. Wówczas na przykład zakażenie obejmuje pochwę i srom, a leczenie, podobnie jak w przypadku osób dorosłych, polega na podawaniu antybiotyków. To mi się tak przypomniało i myślę, że może również ta informacja być ważna. Są różnego rodzaju pytania na internecie, chociażby czy można się całkowicie wyleczyć z rzeżączki. Więc z tego co wiem i z tych materiałów, które przeczytałam, to tak, możliwe jest całkowite wyleczenie rzeżączki po co najmniej 3 dniach od zakończonej kuracji. U pacjenta należy przeprowadzić, słuchajcie, kontrolne badanie bakterioskopowe tak zwane lub oczywiście posiewowe. No i wtedy się sprawdzi, kiedy warto na przykład takie badania wykonać profilaktyczne. Warto jeszcze też wykonać profilaktycznie badanie krwi i moczu. Ich wyniki zawsze warto skonsultować oczywiście z lekarzem. Może jeszcze 2 słowa na temat powikłań. Ignorowane objawy rzeżączki, nierozpoznanej choroby, brak leczenia, kochani, lub niedostateczne leczenie mogą powodować i prowadzić do takich powikłań jak, kochani, rozsiane zakażenie rzeżączkowe. Może być wynikiem tak zwanej posocznicy, kochani, stanowiącej w ogóle rezultat trafienia dwoinek rzeżączki do Waszej krwi, z którą po prostu transportowane są do różnych Waszych narządów wewnętrznych. Zespół stawowo-skórny może również powstać, towarzyszy mu ból, oczywiście i zapalenie stawów, głównie skokowego, kolanowego,
cóż jeszcze, śródręczno zdaje się palcowego i nadgarstkowego. W ponad połowie przypadków, słuchajcie, w okolicach stawów pojawiają się też zmiany skórne, jak plamy, grudki, wykwity krwotoczne, więc kochani, miejcie to na uwadze. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych również może być taki przypadek. Zakażenie w ogóle całego układu moczowo-płciowego. Również zapalenie narządów u mężczyzn, czyli tych zwanych najądrzy, oraz zapalenie prostaty, zapalenie szczegru czołów tysona w obrębie, słuchajcie, napletka i okolicach wędzidełka u panów. Ten stan w ogóle zapalny niekiedy może być jedynym w ogóle objawem rzeżączki u mężczyzn. Przede wszystkim jeszcze, kochani, może dojść do bezpłodności, na co uczulam. Zapalenie przydatków u kobiet, to zdaje się chyba jeszcze nie wymieniłam. Zapalenie gruczołu przedsionkowych większych, tak zwanych Bartholina, może wystąpić u kobiet, objawiając się, słuchajcie, obrzękiem, bólem często silnym, na przykład podczas chodzenia i gromadzenia tak zwanej, wiecie, ropnej wydzieliny na wardze sromowej większej, więc to należy na to po prostu zwrócić uwagę. I zakażenie jeszcze może być dziecka podczas porodu, co już mówiłam, czego konsekwencją może być oczywiście utrata wzroku takiego dzidziusia. No cóż, jest tego, kochani, sporo, także warto tym tematem się zająć. Przede wszystkim, moi drodzy, nie bagatelizować żadnych objawów, udać się do lekarza lub, jeżeli jest to wstydliwy dla Was problem, wejść na internet, mówiąc krótko, poszukać testów, zrobić testy i czuć się po prostu pewnie, że wszystko jest ok, a jeśli nie, to po prostu szybciutko zacząć się leczyć. Jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas popełnia w życiu jakieś błędy, więc głowa do góry, trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa, cześć.